Witam Was, jestem Bartek. Dzisiaj zapraszam na moje wrażenia, spostrzeżenia po prawie dwóch tygodniach użytkowania Androida Nougat w Galaxy S7. I na sam początek zaczynamy oczywiście od zmian jakie wnosi Android Nougat w Galaxy S7. Pierwsza kwestia, pierwsza zmiana dotyczy na pewno Always On Display. Filozofia działania tej funkcji się nie zmieniła, ponieważ nadal mamy wyświetlanie godziny, wyświetlanie daty, a także wyświetlanie procentu naładowania baterii. Natomiast w tym momencie w Androidzie Nougat oprócz tego wyświetlają nam się wszystkie ikony od wszystkich aplikacji z jakich w danym momencie mamy powiadomienia. Przypomnę, że na Androidzie Marshmallow wyglądało to trochę inaczej, ponieważ te ikony wyświetlały się tylko dla aplikacji telefonu, a także aplikacji wiadomości, tak więc zmiana na pewno na plus i to mi się jak najbardziej tutaj spodobało. Sam ekran blokady wygląda w identyczny sposób, oprócz tego, że oczywiście wygląd wyświetlania powiadomień na ekranie blokady jest troszeczkę inny, podobnie jak to się ma na belce powiadomień, natomiast sam wygląd ekranu blokady według mnie jest dokładnie taki sam. Na co zwróciłem również uwagę i według mnie jest to zmiana na plus, to to, że wydaje mi się, że czytnik papilarnych delikatnie przyspieszył i to jest na pewno taka kwestia, którą warto tutaj odnotować. Zmiany również dotknęły belkę powiadomień, według mnie wygląda ona również trochę inaczej i według mnie również jak najbardziej na plus. Mamy tutaj również takie jakby dwa gesty. Pierwszy gest sunięcia otwiera nam jakby takie skrótowe przełączniki, oczywiście możemy bez problemu tutaj nimi sobie zwrócić uwagę, zarządzać. Również na co zwróciłem uwagę to to, że zarządzanie powiadomieniami, wygląd tych powiadomień na belce powiadomień, a także na ekranie blokady jest zupełnie inny i według mnie zarządzanie powiadomieniami jest naprawdę zrealizowane w trochę lepszy sposób niż to było w wersji Marshmallow. Drugi gest sunięcia na belce powiadomień uruchamia nam resztę przełączników, jakie mamy dodane na naszej belce powiadomień. Co możecie zwrócić uwagę, to sama ta animacja. Według mnie wygląda naprawdę bardzo fajnie i jest ona bodajże zaczerpnięta z czystej wersji, jeśli chodzi o Androida Nugat, ponieważ podobna animacja była w Plus. Się fajna kwestia jest taka, że w tym momencie, jeśli chcemy przejść na przykład do zarządzania siecią Wi-Fi, nie musimy dłużej przytrzymywać na danej ikonce, żeby przejść dopiero do interfejsu ustawień. Tylko wystarczy, że tutaj na, naciśniemy sobie na nazwę, jakby tego przełącznika i co możecie zwrócić uwagę, że przechodzimy jeszcze do takiego dodatkowego menu. Według mnie jest to również dość fajna zmiana na plus. Co możecie również zauważyć, to to, że mamy tutaj opcję przeszukiwania telefonu, jeśli chodzi o różne aplikacje, jeśli chodzi o różne pliki, tak więc jest to jak najbardziej fajna kwestia, możemy sobie tutaj przesuwać jeśli chodzi o strony z naszymi przełącznikami, co również zauważyłem jeśli chodzi o edycję przełączników, to to, że możemy dodawać sobie tutaj przełączniki od aplikacji zewnętrznych i wydaje mi się, że tego na pewno nie było wcześniej, jeśli chodzi o belkę powiadomień w Samsungach i wydaje mi się, że również ta zmiana jest taka sama, jeśli chodzi o czystą wersję Androida Nugat. na co również zwróciłem uwagę, to to, że jeśli chodzi o edycję tutaj przełączników Mamy opcję zmiany siatki układu tych przycisków na belce powiadomień, tak więc, według mnie, jest również jak najbardziej fajna zmiana. Kolejna zmiana warta odnotowania jest to na pewno wprowadzenie możliwości filtru światła niebieskiego, czyli opcji znanej z Note 7, i wydaje mi się, że jeśli chodzi o Androida Marshmallow, raczej tej możliwości nie było w Galaxy 7. Jest to nic innego jak to, że po włączeniu tego trybu możecie zwrócić uwagę, że ekran przybiera takie bardziej ciepłe odzorowanie kolorów, biel jest bardziej pożółkła, i dzięki temu, kiedy używamy telefonów w ciemności, po zmroku, po prostu ekran nas nie razi w oczy, tak więc jest to jak najbardziej Fajna sprawa, i również możemy sobie zapro zaprogramować to, w jakich godzinach ten tryb ma się nam uruchamiać, tak więc jest to jak najbardziej fajna kwestia. No i kolejne zmiany na pewno dotknęły aplikację ustawień, co możecie zwrócić uwagę, ponieważ ona wygląda w zupełnie inny sposób, jest kompletnie, można powiedzieć, przemodelowana. I szczerze Wam powiem, że na początku było mi trochę ciężko się tutaj odnaleźć, ponieważ zniknęły tutaj u góry te różne przełączniki, takie skróty do różnych opcji, jakie mogliśmy sobie edytować. W tym momencie mamy tego typu listę, to jest wszystko posortowane w różne kategorie. Co mi się na pewno bardzo spodobało, to to, że ikonki tutaj tych kategorii są naprawdę w dość ładny sposób wykonane. Kwestia tej aplikacji. Trzeba się do niej przyzwyczaić, ponieważ ja miałem na, na początku pewne trudności, żeby tutaj pewne opcje znaleźć. Natomiast fajne jest to, że oczywiście mamy tutaj wyszukiwanie, tak więc to nam, to nam na pewno ułatwia wyszukiwanie różnych opcji. Natomiast sam wygląd wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą aplikację, naprawdę jest bardzo ładny. Na co zwróciłem uwagę, to to, że z interfejsu ustawień zniknęła zakładka Smart Managera. W tym momencie zamiast tego typu opcji dostajemy konserwację urządzenia, filozofia działania dość podobna, ponieważ zawsze po uruchomieniu tej zakładki rozpoczyna się takie jakby skanowanie i wtedy dostajemy informację, czy mamy dobrą optymalizację naszego urządzenia, czy ta optymalizacja jest troszeczkę gorsza. Mamy również tak jakby pięć podkategorii w konserwacji urządzenia, m.in. bezpieczeństwo urządzenia, mamy pamięć RAM, domyślna pamięć, tryb wydajności. I tutaj mamy tego typu tryby wydajności, czyli zalecany, gra, rozrywka, a także wysoka wydajność, ale kiedy przejdziemy do ustawień wydajności naszego urządzenia, tutaj możecie zwrócić uwagę, że oczywiście mamy opcję włączenia Game Launcher, Game Tools, ale widać rozdzielczość ekranu. I co możecie zwrócić uwagę, to to, że na Androidzie Nougat Galaxy S7 działa z domyślną rozdzielczością. Full HD. Wracając jeszcze na chwilę do zakładki konserwacji urządzenia, muszę Wam przyznać, że na początku miałem pewne trudności, aby w ustawieniach systemowych zlokalizować zakładkę baterii. Po prostu nigdzie jej nie mogłem namierzyć i okazało się to, że zakładka baterii została ukryta w konserwacji urządzenia. Trochę dziwne rozwiązanie, ponieważ trochę ciężko jest to po prostu na początku znaleźć, ale oczywiście tutaj z zakładki konserwacji urządzenia możemy przejść do zarządzania naszą baterią. Tutaj jest również dość fajne rozwiązanie. Zwróćcie Uwaga, że kiedy przewijam gdzieś na dół, mam tutaj taką ikonkę, która może mnie od razu przenieść na samą górę, tak więc jest to jak najbardziej fajne rozwiązanie. W baterii oczywiście tutaj wiele się nie zmieniło, ponieważ mamy też tryby oszczędzania energii. Możemy przejść także do użycia naszej baterii. Swoją drogą też bardzo mi się spodobało to, jak w ustawieniach te wykresy wyglądają. Naprawdę są one bardzo ładnie zaprojektowane, i ta kwestia mi się tutaj jak najbardziej spodobała. Kolejna kwestia dotyczy na pewno interfejsu, jeśli chodzi o nakładkę Samsunga. Generalnie wygląd jest bardzo podobny, mamy również takie dość duże ikony, natomiast oczywiście możemy tutaj sobie bez problemu zmienić siatkę ikon z tym nie będzie żadnego problemu. So, na co również zwróciłem uwagę to to, że mamy zestaw ikon już znany z Note 7, ponieważ jest on generalnie identyczne jeśli chodzi o wygląd ikon, ikona telefonu się zmieniła na przykład galerii, aparatu, po prostu te ikonki są trochę inaczej wykonane i również jest taka kwestia, która mi się tutaj nie do końca podoba, mianowicie inne zewnętrzne aplikacje, jak na przykład załóżmy Android Pay, Zwróćcie uwagę, że mamy ikon na białym tle. Według mnie to, to nie wygląda do końca za fajnie, ale tak Samsung po prostu tutaj to rozwiązał. W samym Updrawerze mamy również tutaj wyszukiwanie aplikacji, nie ma z tym oczywiście najmniejszego problemu, możemy również ikonki sobie edytować, tak więc według mnie sam tutaj interfejs jeśli chodzi o ekran domowy, a także Updrawer jakoś mocno nie uległ zmianie, oprócz tego, że zmieniono ikony. Natomiast sam wygląd aplikacji systemowych według mnie jest po prostu świetny, ponieważ w większości aplikacji systemowych mamy taki wygląd białego interfejsu, jak na przykład tutaj zwrócił uwagę aplikacja zegara bądź aplikacja kalkulatora, załóżmy bądź aplikacja kalendarza. Według mnie również ten wygląd uległ na plus i ta kwestia mi się tutaj jak najbardziej spodobała, jeśli chodzi o zmianę designu aplikacji systemowych. Ostatnia zmiana, która jest na pewno warta odnotowania, jest to wygląd aplikacji aparatu. Ponieważ aplikacja aparatu wygląda, jeśli chodzi o Android Nougat w zupełnie inny sposób. I z tego co pamiętam, podobny wygląd aplikacji aparatu był jeśli chodzi o Note 7. Z prawej strony w tym momencie mamy wysuwane filtry, które możemy nakładać na nasze zdjęcia. Nie możemy w tym momencie za pomocą tego gestu przejść do przeglądania zdjęć niestety, tak więc tutaj jest taka zmiana, że musimy nacisnąć na miniaturkę zdjęcia, aby dopiero przejść do przeglądu zdjęć za pomocą gestu przesunięcia tutaj w lewo wysuwamy sobie tego typu filtry. Natomiast z lewej strony, przesuwając w prawo, mamy umieszczone różne tryby pracy naszego aparatu. Natomiast tutaj nie zauważyłem tego, aby dodano jakieś tryby. One są raczej takie same jak to było przy okazji Androida Marshmallow. Natomiast kończąc już omówienie nowej aplikacji aparatu w S7 na Androidzie Nougat, zauważyłem tutaj jedną fajną zmianę, jeden bardzo fajny gest, który był przy okazji 7, z tego co pamiętam, czyli przesunięcie w dół, i w tym momencie przechodzimy sobie do przedniego aparatu. Według mnie jest to bardzo fajna kwestia, która ułatwia przełączanie się pomiędzy aparatami i jest to na pewno rzecz warta odnotowania. Na sam koniec zostawiłem sobie kwestię moich wrażeń po prawie dwóch tygodniach użytkowania S7 z Androidem 7.0 Nugat. Odnoszę wrażenie, że ten smartfon delikatnie przyspieszył na Androidzie Nugat, natomiast nie jest to jakiś bardzo poważny przeskok, ale jednak przeskok zauważalny. Kolejna kwestia dotyczy na pewno baterii, ponieważ jeśli chodzi o mój egzemplarz, wydaje mi się, że na jednym ładowaniu urządzenie działa kapkę dłużej. Są to zmiany rzędu 15 bądź 20 minut SOT na plus. Tak więc według mnie również jest to. Tutaj warte odotowania. Generalnie z Androida Nugat w Galaxy S7 jestem bardzo, bardzo zadowolony. Podobają mi się zmiany, jeśli chodzi o interfejs, które zostały tutaj wprowadzone. Naprawdę, ten system, jeśli chodzi o tą wersję, wygląda według mnie naprawdę świetnie. W tym materiale to jest już na tyle. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górze. Natomiast ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.